To zdjęcia z kijowskiego szpitala. Mimo przerw w dostawach prądu, chirurdzy przeprowadzają operację serca. Korzystają z czołowych latarek i małej lampki zasilanej bateriami. Tak, dzisiaj przerywamy serce. Tak, dzisiaj przerywamy serce. Ukraińscy energetycy podłączają do systemu kolejne zakłady, które wstrzymały pracę w wyniku rosyjskich ostrzałów. I chociaż większość elektrowni jądrowych wznowiła działalność, to mieszkańcy Ukrainy wciąż odczuwają ogromny deficyt prądu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o utworzeniu w całym kraju tzw. punktów niezłomności. To miejsca, w których mieszkańcy będą mogli się ogrzać i zaspokoić podstawowe potrzeby, takie jak naładowanie baterii w telefonach i komputerach. Będą też mieli dostęp do wody i internetu. Takich punktów przygotowano już ponad 4000 i planowane są kolejne. Tam wszystkie podstawowe usługi, to elektryka. Będą tam wszystkie podstawowe usługi, będą też podstawowe produkty medyczne, całkowicie za darmo i przez całą dobę. Punkty będą działać we wszystkich administracjach regionalnych i powiatowych, a także w szkołach i budynkach Państwowego Pogotowia Ratunkowego. W sobotę z wizytą w Kijowie przebywał premier Polski Mateusz Morawiecki. W ramach Trójkąta Lubelskiego spotkał się z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem i premier Litwy Ingridą Szymonitę. Politycy rozmawiali o pomocy wojskowej i humanitarnej dla Ukrainy, odbudowie kraju oraz euroatlantyckich dążeniach Ukrainy. Rosja ostrzeliwuje ukraińską infrastrukturę cywilną, chcąc doprowadzić do wielkiego kryzysu humanitarnego. Zrobimy wszystko, by temu przeciwdziałać. Działania Rosji są jak trucizna zatruwająca światową sieć współpracy. Musimy to zatrzymać, zanim doprowadzi to do światowej destabilizacji i katastrofy. Prezydent Wołodymyr Zełenski podziękował polskiemu rządowi, prezydentowi Andrzejowi Dudzie oraz całemu polskiemu społeczeństwu za wsparcie udzielane Ukrainie. Jestem bardzo wdzięczny, panie premierze, że nam pomagacie, że Polska nas wspiera i że jesteś tu dzisiaj. Szef polskiego rządu wziął też udział w międzynarodowej konferencji Grain from Ukraine, podczas której omawiano nową inicjatywę ukraińskiego rządu wspierającą logistykę i eksport zbóż ukraińskich do krajów, które są zagrożone klęską głodu. W 90. rocznicę upamiętnienia ofiar wielkiego głodu na Ukrainie premier Morawiecki złożył też kwiaty przed pomnikiem Hołodomoru. W minionym tygodniu Parlament Europejski przegłosował rezolucję, w której uznał Rosję za państwo sponsora terroryzmu. Europosłowie domagają się od Rosji zaprzestania działań wojennych, a w szczególności ataków na osiedla mieszkalne i infrastrukturę cywilną.